i bardzo poważnych zarzutów europejskiej prasy, w tym prasy francuskiej, że wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są uzgadniane na polowaniach i bankietach z politykami Europejskiej Partii Ludowej i z urzędnikami Unii Europejskiej, dopóty nie można traktować orzeczeń tego sądu jako wiarygodnych orzeczeń sądowych. W tej sprawie mamy do czynienia z wielką aferą, która została ujawniona nie w polskiej prasie, ale przede wszystkim w prasie francuskiej. Dziennik Libération i inne media podały, że są dowody procesowe wskazujące na to, że poszczególni sędziowie sądu TSUE handlują swoimi wpływami z urzędnikami Komisji Europejskiej, politykami zdominowanej przez Niemców, przez niemieckich polityków Europejskiej Partii Ludowej. W tej sprawie zwracałem się publicznie do pani von der Leyen z prośbą o wyjaśnienie tej afery. Parlament Europejski mógł zwołać swoje specjalne posiedzenie w sprawie tzw. Lex Tusk, jak go nazwano, w ciągu kilku dni. Mija już chyba 2 lata od czasu, kiedy media europejskie ujawniły gigantyczną aferę, że Główny Sąd Unii Europejskiej jest skorumpowany, jest uwikłany w afery polityczne z politykami partii Donalda Tuska, Europejskiej Partii Ludowej, z dominującą rolą niemieckich polityków, że wyroki są pisane na polowaniach i na bankietach suto zakrapianych. I do tej pory nie ma żadnych wyjaśnień. Dopóki tych wyjaśnień nie będzie, dopóty pani von der Leyen i organa unijne do tej sprawy się nie odniosą, trudno nie traktować sądu TSUE jako sądu o mocno podważonej wiarygodności, by nie rzec organu skompromitowanego w oczach europejskiej opinii publicznej. Tego rodzaju bardzo poważne zarzuty postawili dziennikarze znanych i poczytnych europejskich tytułów, i to o charakterze lewicowym. Nie prawicowym, nie skrajnie prawicowym, jak niektórzy lubią określać polskie media w mediach europejskich, ale to były media lewicowe, liberalne. I te zarzuty nie zostały w żaden sposób do tej pory wyjaśnione. Jest wielka afera korupcyjna, wielka afera handlu wyrokami, handlu wpływami dotyczące TSUE. I każdy kolejny wyrok, który w tym sądzie zapada, zapada pod znakiem tego rodzaju afer, układów i drukowania wyroków, nie na sali sądowej, ale wcześniej właśnie na owych zakrapianych przyjęciach, bankietach i polowaniach. I tak traktuję też ten wyrok. Jego treść jakby w pełni potwierdza tego rodzaju przypuszczenia, że nie był on pisany przez sędziów, tylko był pisany przez polityków, bo stanowi on jawne pogwałcenie europejskich traktatów, wkroczenie przez TSUE w kompetencje, których nie posiada na podstawie traktatów. A jeśli posiada, to niech mi ktoś pokaże, z których literalnie zapisów traktatów europejskich wynika, że TSUE ma prawo orzekać, decydować o organizacji ustroju sądownictwa krajów członkowskich, w tym Polski. Nie ma takich zapisów. TSUE potwierdza w swojej linii orzeczniczej, że nie ma żadnego państwa Unii Europejskiej, w którym sędziowie mogą bezkarnie podważać status innych sędziów. Dodam, nie ma żadnego państwa na świecie, w którym sędziowie mogą podważać status innych sędziów. A dzisiaj ten TSUE chce, żeby w Polsce była taka sytuacja, by sędziowie mogli się wzajemnie podważać, ale z pewnym wyjątkiem. Czy wiecie państwo, kogo dotyczy ten wyjątek? Bo to bardzo ciekawe i dające do myślenia. Każdego człowieka myślącego, oczywiście, kto chce myśleć. Otóż nie można podważać statusu sędziów powołanych przez komunistów, a są tacy nadal i orzekają, którzy trafili do orzekania na podstawie dekretów Komunistycznej Rady Państwa. I ich nie można podważać. Oni są legalni, demokratyczni pewnie, ale ci sędziowie, którzy byli wybierani przez Krajową Radę Sądownictwa współpowoływaną przez demokratycznie wybrany parlament wolnego, polskiego, niezawisłego, suwerennego państwa, mogą być podważani jako jedyni na świecie. No nie da się tego inaczej wytłumaczyć jak tymi zakrapianymi, i to musiały być mocno zakrapiane bankiety, bo tylko tak można interpretować treść tego orzeczenia. To tyle, co